No sobie tyle, jeśli chodzi o piekarza. Liczymy na więcej. W każdym razie tak, jak widzicie, ta sekcja Paryża jest dosyć luźna i służy po to, żeby odnowić nam nieco zapasy, pogadać z ludźmi, chociaż za dużo ciekawych rozmów tu nie ma. Także nie jestem pewien, miałem obejrzeć własne odcinki, bo za diabło nie pamiętam, czy poprosiłem Jamie'ego o zostanie wionetką czy nie. I tu, jeśli poprosilibyście go o ucieczkę, dobrze pamiętam, to wtedy byście spotkali gdzieś go w tamtej restauracji, którą zwiedzaliśmy wcześniej. Ach, naprawdę, pamięć mi szanowni. Excellent. Nie handluję zaj. A dirty business. Slavery. Addiction's another form of slavery. Yes, of course. Właśnie. Your hands will not get dirty. 65 credits, okay? The most I can offer. Księdze, prawdziwy handlarz. I'll make the jasne. Trade. Never mind the bartender. He's cool. Here. Take it. Good job. We must work together again when I find out where they will move the drop off. I'll be out of town, but thanks for the cash. W porządku. Mamy więcej pieniędzy. Jeśli byście odmówili mu za drugim razem, wtedy zacząłby was atakować z tym kumplem obok. Co tym? Sir, what is your business tonight? Rabowanie mieszkań, o co? Okej, okay, kolejny policjant. Tutaj mamy dwie mieszkania. Okej. Zatem... Jeśli mamy coś wynajmowanego za 5 tysięcy, to wiadomo, że będzie w środku coś bardzo dobrego. Mam 7 lamów, bardzo dobrze. Zatem, otwieramy. Ten policjant nie powinien mi przeszkadzać. Właśnie, on jest głuchoniemy. Otwarcie tego jest trochę bardziej upierdliwe. Właśnie do tego. Właśnie do tego. Dobra. Jak to się robiło? Może bardziej pod tym kątem? Oh yeah! Dobra, straciłem tylko jednego lama i mech. Nie obchodzi mi to aż tak bardzo. Żadnych tajnych... skrytek za obrazami, papierosy, więcej lamp... i książka. Oko Argonu. Ciekawe, czy to prawdziwa książka. Wydaje się jakąś książką fantazy, co by mnie zainteresowało. Come with me to America. Oh, René. The pilot says I can bring one person. The United States is no fun. What about the coup attempt? Think about it, oh. A small town in the Rocky Mountains, we would be together. Oh, yes, we could find the terrorists that attacked the White House. They could terrorize me, and you could help. And be serious. The people are well organized in the mountain states, and they are justified in attacking the government. We will go to the northwest. You better promise me some guerrillas, at least. Hey, this is our apartment. If you're looking for that crook with the weapons, he lives next door. No, ta kobieta nazywa się O. I... jestem niemal pewien, że nie wiecie, co to znaczy. Jeśli nazywa się O. Jakoś mi się nie chce was wprowadzać w stan wiedzy, gdyż... Bohaterka O była w pewnej powieści, ale pamiętam. Ta powieść była trochę, wiecie, powyżej 18 lat, zatem mech. Okej. Okay. To jest właśnie główny powód, dla którego tutaj przyszedłem. Wcale nie chciałem robować tego mieszkania, chciałem po prostu darmowe doświadczenie. Coś więcej? Raczej nie. To jest bardzo niewygodne łóżko. Z kolei. Jaki jest sens posiadania łóżka w ramach, jeśli nie ma baldachimu? Come on. Jeden wytrych. Mogę sobie na to pozwolić. I znów mech. I kot też jest mech.
Dobra, zajmiemy się drugim mieszkaniem, które jest dosyć bardziej ciekawe, powiedziałbym. Gdyż należy do pana zajmującego się handlem bronią. Zatem możemy spodziewać się dużo produktów sojowych. Tak jest. Okay. Celność. Właściwie dostałem lunatę z jakiegoś żołnierza, której nie wziąłem. Okej. Okay. No wszystko jedno. Zasięg. I pies, który się nazywa Star. Przez WR? Tak, to jest Star. Niestety nie mogę go nawet pogłaskać. Jaka szkoda. Znowu piny. Mnóstwo pinów, których nie będę używać. Z wiadomych przyczyn. Okej, okay, modyfikacja broni. Zasięg chciałbym bardzo. To dziękuję. Laser. Bezużyteczny, ale czemu nie? I... A, mogę tego użyć. Okej. Okay. Magazynek. Magazynek. Nie jestem pewien, naprawdę. A, może być to. Złożywszy na fakt, że moje celowanie czasem nie jest najlepsze, oględnie mówiąc, zatem może ta kula więcej pozwoli mi na eliminację strażnika bez wszczynania większego rumoru. I tutaj mamy właśnie wspomniany wcześniej miotacz plazmy. To jest miotacz plazmy. Nie wiem, jak to go nazwałem, może strzeloplazma. Ach. We have reports of terrorist activity. Stay inside. Tak. Ci terroryści zawisną. You found the club. The only one to stay open during martial law. They've hiked up the cover, but you will have to pay if you want to find out if Nicolette is inside. Can I ask you a question? I am not paid to advise tourists. Take it easy. I have no. But you know. I don't. Nicolette Duclair. Blah blah blah. If you want. Great. Dobra. You none of your business. Let's just. Okay. On także, o, ciekawe. On także wspominał o tym zadaniu z Zajm, co już nas zresztą nie interesuje. W każdym razie, idziemy do klubu. Po raz kolejny. Kluby są miejscami, w których tajnie spotyka się albo mafia, albo mafia studentów. Ta La Pointe, coś tam. Otwieramy sobie drogę do niego. Okej. Okay. Była tutaj mowa o jakiejś opłacie i nie mam zielonego pojęcia, gdzie trzeba zapłacić za wstęp. Zgaduję, że przy głównym wyjściu, które jest trochę upierdliwe. Jak widzicie, tam patrolują boty i żołnierze, zatem... lepiej pójść tą drogą. Zwłaszcza, że nie jest trudne i jeszcze owocuje w rozmaite mieszkania, które możemy zrabować. Bartender will help you. I am the accountant. Just a few questions. Have you heard of Silhouette? So, you're in that game. Don't say a word. I don't want to know. But for 1,000 credits, I'll give you the address of an arms dealer who is out of town. Do you need guns? Nope. Jestem pokojowo nastawiony człowiek. Talk to me again. I am your man. Tak, czyli nie mam zielonego pojęcia, czemu gra dała możliwość dowiedzenia się za 1000 kredytów lokalizacji mieszkania handlarza bronią, który znajduje się dosłownie 5 kroków stąd, które obrabowaliśmy zresztą. No ale cóż, jest tak jest. Zresztą, zapalamy światło. Zapalamy światło. To jest nasze meme na dziś. Thin crowd. Has martial law heard business? Heard business? Heard business? You can even get on the metro. How can you get to the club without the metro? I came through the catacombs. Yeah. Oui, oui. The only way is to crawl on your belly like a stinking rat. That's all we get, stinking rats. No, wszyscy nie musieliśmy się czołgać. Rats. Come on. And the Gestapo. And they want free Gestapo? Szczurze Gestapo. Gestapo. Not French soldiers. Some of them don't even speak French. The troops at the metro?
We, there was a coup. We see the president only on video recording, and sweat is dripping from his mustache because it's obvious. Someone is pointing a gun at his head. You might be right about that. Never mind. Have a light? I don't smoke. What's your name? I'm a little busy right now. Hey, can I ask a favor? I'm out of money. Have any spare chits? Broke, huh? I guess you must have snuck in the back like I did. My friends work here. Then you must know all about the place. Oh yes, I used to work in the office. I could tell you anything. How about 200 credits? I could give you the code to the safe room. Sure. Okay. It's just a little room with a keypad back where the offices are. The code is 1966. Thanks. No dobrze, sprawdźmy kod. Jeśli... To trochę będą łazienki. I know the bathroom is unisex, but just wait a minute, will you? Nie, nie mogę. Mam pilną potrzebę rabowania. Nie sobie, gdzie prowadzi nas ten tunel. Nie, coś poklikałem. Na zapleczu była konsola i pewnie tam mogliśmy użyć tylko kodu, jednak... Tunel. Dokąd prowadzi nas tunel? Hello there. To jest właśnie wcześniej wspomniany strażnik. Drzwi frontowe. What are you doing? Nie wiem, przychodzę. Widzisz? Właśnie tak. Już mnie nie ma. Okej, czyli to był klucz drzwi frontowych. Mogę coś tutaj użyć? Nope. Czyli to pewnie korytarz w klubie. Mech. Jeszcze raz ja. Już. Okej, czyli najpierw zrabujemy zaplecze tego klubu, które raczej nie powinno mieć wielkich niespodzianek. Pewnie jakieś kredyty albo trochę amunicji. I poszukamy Nicolette Duclair. Może w końcu przestanę wypytywać ludzi o nią, a zabiorę się do prawdziwych poszukiwań. O, tak, człowieka nie widziałaś. Mężczyzny. To smutne. 9-6. Nie ufam tej Kassandrze. Okej. Teraz jej ufam. O, to mi się bardzo przyda. Czasem. No i raczej to tyle, jeśli chodzi o ich zaplecze. Może na początek zamknięte drzwi. Nikogo nie było. Teraz w końcu możemy zająć się panną Nicolette Duclair. Która gdzieś tutaj jest. Nie bardzo. Ta tancerka pielęgniarka za tę samą stawkę, za każdą informację pobiera ileś tam kredytów od nas i mówi nam o wszystkich ludziach znajdujących się w klubie. To nie jest dosyć ciekawe, odkąd możemy po prostu porozmawiać z tymi ludźmi. Silhouette knows what to do in these situations. I told him this would happen, but he would not let go of his Voltaire delusion. Maybe he is a Voltaire. We don't know. Was Voltaire? O, wcale nie. Chad żyje. That's good news for both of you. Chad's alive. You seen him? Where? Is he okay? An American accent. What business do you have with Silhouette? My business is with the terrorists who control the French government. They're planning the same in my own country. What would Lamo Duterte want with America? The French army had nothing to do with the coup. It was an international paramilitary group called Majestic 12. Hey, what about Jared? How is he? His hideout is secure. I'm looking for a friend of his named Nicolette Duclair. She can lead me to a powerful enemy of the conspirators. Nicolette? Oh yeah, she's here. She... She does not want to be found. You know her? She realizes how foolish it is to antagonize the government and has gone into hiding. Okej, czyli Nicolette jest definitywnie w tym klubie. To jest bardzo dobre, bo nie chce.